Okej, po zalogowaniu się jesteśmy w kokpicie WordPressa. Zaczniemy od wpisów, czyli wybieramy po lewej stronie wpisy, dodaj nowy. I jesteśmy w Gutenbergu. I zaczynamy oczywiście od pisania wprowadzenia tytułu, wprowadzenia naszej treści, którą też możemy sobie urozmaicić, klikając na tutaj w górnym lewym rogu na ikonkę plusa, dodaj blok. Tych bloków jest trochę do wyboru. To trzeba sobie po prostu przeklikać, zapoznać się z tym wszystkim. Ja wybiorę chyba jeden z najprostszych, czyli obrazek. I widzicie, pojawił się nowy obrazek, nowy blok, który możemy też przesuwać do góry, na dół. To jest, działa na takiej zasadzie bloków właśnie. I tutaj w tym bloku obrazka wybieramy obrazek już wygrany do naszej biblioteki mediów, albo wybieramy z komputera. Ja już wybiorę gotowy, jakikolwiek. Wybierz. Tu mogę ustawić rozmiary obrazka, różne, no może mogę go sformatować i tak dalej. Przełączam się teraz na dokument. I teraz ważna rzecz, która jest ważna, ponieważ będzie to wpływało na wygląd listy postów, naszej siatki postów, więc wybieramy tutaj obrazek wyróżniający. Najlepiej, żeby był on w orientacji poziomej. Na razie to nie ma znaczenia, jakie zdjęcie wybiorę, ale tylko chcę pokazać. Wybierz. I teraz zaraz pokażę, po co to jest. Opublikuję ten post. I teraz przejdę do naszej strony i tu na blogu, o proszę bardzo, widać na czym to polega. To zdjęcie, czyli obrazek wyróżniający, staje się tłem naszego posta i wtedy pięknie, ładnie to się układa, wygląda, bo jak nie wgramy tego, to będzie tutaj pusta przestrzeń, będzie to brzydko wyglądać. Klikamy na post i mamy post, który możemy sobie przeczytać. Tak, tak wygląda obsługa postów i teraz przejdziemy do stron. Lista wszystkich stron znajduje się tutaj i możemy sobie wybrać dowolną stronę. Na przykład mamy tutaj fotografię rodzinną. Powiedzmy, że chcę wprowadzić zdjęcia z nowej sesji. Klikam edytuj. Tego czarnego nie będzie tutaj widać, bo to jest tylko dla administratora, więc mamy tytuł już strony. Radzę to zostawić, chociaż można to oczywiście zmienić. Zajmiemy się treścią. Mamy treść, którą też możemy jakiś opis sesji wprowadzić, czy cokolwiek innego. Możemy teraz oczywiście dodać nasze zdjęcia, czyli wybieramy blok, galeria i teraz znowu wysyłamy z komputera nasze zdjęcia albo wybieramy z mediów. Ja wybiorę już tutaj gotowe zdjęcia, powiedzmy te dzieci. Zaznaczam te zdjęcia, klikam tutaj, stwórz nową galerię. Mam zdjęcia, do których mogę też dodać podpis. Klikam wstaw galerię i tu bardzo fajna rzecz. Mogę sobie regulować ilość kolumn tej galerii. Jeśli ilość zdjęć nie będzie odpowiednia do wypełnienia wszystkich kolumn, to zobaczcie, system automatycznie ładnie dopasuje te zdjęcia. Przycina i obrazki zostawiamy i tu bardzo ważna rzecz. Musimy zaznaczyć odnośnik do plik multimedialny. Jest to ważne z tego powodu, żeby później te zdjęcia w galerii były klikalne i otwierały się w naszej takiej nakładce, co zaraz pokażę. Czyli dobra, aktualizujemy naszą stronę i teraz pokażę, po co wybraliśmy tutaj ten odnośnik plik multimedialny. Przechodzimy do naszej strony, rodzinna i proszę. Jest tekst, który wprowadziłem, są zdjęcia, które wprowadziłem i ten odnośnik, plik multimedialny, powoduje to, że zdjęcia są klikalne. Ikonka myszki zmienia się na rączkę i można kliknąć zdjęcie, które pojawia nam się w takiej nakładce. No i to tyle. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.